dodatkowe emocje zapewnia Prodig. Przyciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi kopargami. www.prodig.pl. Hala przy szkole podstawowej numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Basket Liga Kobiet. Czas na piątą kolejkę spotkań drużyny z dwóch różnych biegunów Ostrowia. Ostrów Wielkopolski, zespół walczący o utrzymanie w tym sezonie, i Ślęza Wrocław, aktualny mistrz Polski. Czy to będzie wyrównane spotkanie? Przekonamy się za jakieś półtorej godziny. Witam Państwa, Marcin Gebel, i zapraszam na ten mecz. Przedstawienie obu drużyn. Na początek gospodynie z piątką Marii Angie Mufola, z numerem czwartym Katarzyna Joks, z numerem ósmym Edyta Mielczarek, z dziewiątką Sandra Nowicka, z dziesiątką Anna Walczak, piętnastka to Monika Jasnowska, numer 22 Brenna Lewis, liderka drużyny z Ostrowa, 24 Jordan Jones, numer 32 Agata Kowalczyk. Jeżeli chodzi o zespół z Wrocławia, trzon zespołu zatrzymany z minionego sezonu, ten zespół mistrzowski. Numer 12 Agnieszka Kaczmarczyk, 23 Marisa Kastanek, 14 Tiana Ajdukowicz, piątka liderka zespołu MVP ostatnich finałów Szarnizol Norman, 25 Karina Szybała, 21 Courtney Treffers, 24 Sonia Ursu Kim, 13 Tania Perez Torres, 11 dobrze znana w Ostrowie Klaudia Sosnowska, numer 4 Zuzanna Sklepowicz, numer 33 Janisa Ndiba Bonstra i dziesiątka Sylwia Siemienas. Dzisiejsze spotkanie będzie sędziować trójka arbitrów. I już za chwilę nazwiska. Drużyna z Wrocławia to, tak jak powiedziałem wcześniej, aktualny mistrz Polski. Pokonały dość niespodziewanie w minionym sezonie w wielkim finale drużynę Wisły Kanpak Kraków. Liderką zespołu jest Szarni Zol Norman. To taka dziewczyna, którą kibice żeńskiej koszykówki w Polsce powinni znać bardzo dobrze. Trzy sezony w CCC Polkowice, dwa sezony w AZS-ie Gorzów i od 2015 roku w barwach Ślęzy Wrocław. To taki mózg drużyny, taki generał, zawodniczka, która, tak jak już powiedziałem, poprowadziła zespół do zdobycia tytułu mistrzyni Polski, została wybrana najlepszą zawodniczką finałów, została także najlepszą zawodniczką całych rozgrywek, jeżeli chodzi o sezon zasadniczy. Szarni Zol Norman, numer 5. Polecam przyjrzeć się tej zawodniczce, bo już pokazuje któryś sezon, że ma nieprzeciętne umiejętności. Trenerem drużyny z Wrocławia jest Andrzej Rusin, niedawno nominowany, jeżeli można tak powiedzieć, na selekcjonera reprezentacji Polski koszykarek. Z pewnością przemawiają za nim sukcesy, bo zdobycie z zespołem z Wrocławia tytułu mistrzyni Polski to największy sukces tego trenera, dlatego też nie dziwi fakt, że akurat na niego postawił Polski Związek Koszykówki, jeżeli chodzi o prowadzenie drużyny reprezentacji Polski, która wcześniej prowadzona była przez Teodora Mołowa. Niestety drużyna nie awansowała na Mistrzostwa Europy. Trzeba było wprowadzić jakieś zmiany.
Dlatego też Andrzej Rusin, który zapowiadał już wcześniej, że jeżeli obejmie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski koszykarek, będzie starał się tą drużynę zbudować od nowa, ale na podstawach doświadczonych zawodniczek, najlepszych zawodniczek, które aktualnie mogą grać w reprezentacji Polski. Pierwsze powołania już wysłał do zawodniczek. Jedną z nich jest zawodniczka Ostrowi, która dostała powołanie do szerokiej 20-osobowej kadry. To Monika Naczk, rozgrywająca Ostrowi, dobrze znana trenerowi Rusinowi. Za chwilę zaczynamy spotkanie piątej kolejki Basket Ligi Kobiet. Pierwsza piątka Ostrowi to Jordan Jones, oczywiście piątka Angie Mufola, 22 to Brenna Lewis, liderka drużyny z Ostrowa, tak jak już powiedziałem. Oczywiście także w pierwszej piątce z numerem 16 Katarzyna Motyl i wspomniana już wcześniej przeze mnie Monika Naczk. Jeżeli chodzi o drużynę z Wrocławia, Marisa Kastanek 23, numer 13 to Tania Perez Torres, wspomniana już, szeroko omawiana Szarni Zol Norman, Courtney Treffers i Agnieszka Kaczmarczyk, która także została powołana do szerokiej kadry reprezentacji Polski na najbliższe spotkania. Pierwsza piłka dla wrocławianek i łatwe punkty Marisy Kastanek. To zawodniczka, która we Wrocławiu też już jest bardzo dobrze znana. Występuje w Ślęzy Wrocław już od 2015 roku. Także bardzo udane finały. To też dzięki niej w dużej mierze zespół z Wrocławia w minionym sezonie mógł świętować zdobycie Mistrzostwa Polski. Brenna Lewis pod koszem. Podanie do Moniki Naczk. Niestety centymetrów nie wystarczyło. Niestety skończył się czas 24 sekund. Bardzo dobra defensywa drużyny z Wrocławia nie pozwoliła na zdobycie pierwszych punktów zespołowi gospodyń. Szarni Zol Norman przy piłce. Marisa Kastanek, piękne podanie do Courtney Treffers i kolejne punkty. Ślęza prowadzi już 4-0. Marisa Kastanek, jak mają okazję Państwo widzieć, to zawodniczka grająca na pozycji rzucającej lub rozgrywającej. Bardzo dobrze czuje się z piłką, ma 1,75 cm wzrostu, dysponuje dobrym rzutem za 3 punkty. Teraz Brenna Lewis zdobywa pierwsze punkty dla Ostrowi po indywidualnej akcji, ale już szybka kontra z drugiej strony. Courtney Jeffers już zdobyła 2 punkty w tym meczu. A teraz pierwsze punkty Tani Perez Torres. To Hiszpanka, która ma już na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Jordan Jones próbowała indywidualnie zdobyć punkty. Niestety nie udało się. Dużo chaosu w pierwszych minutach tego meczu, jeżeli chodzi o poczynania Ostrowi. Monika Naczk próbowała spenetrować strefę podkoszową. Była faulowana. Piłka z boku dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Sześć do dwóch dla Ślęzy Wrocław po niespełna dwóch minutach gry. Ostrowia będzie wznawiać piłkę. Niestety nie udał się ten rzut z pół dystansu Mary Mufoli, która była najlepszą zawodniczką w ostatnim meczu Ostrowi w Krakowie. Meczu przegranym niestety przez Ostrowie 56-77. Sporo chaosu teraz w kolejnej akcji Ostrowi. Nie układa się ta gra, ale to wszystko jest podyktowane tym, że zawodniczki z Wrocławia bardzo dobrze grają w obronie. To zespół słynący z tego, że ma bardzo mocną, solidną defensywę. Teraz już te punkty nie będą zaliczone, bo kolejny raz drużyna z Wrocławia postarała się tak
zagrać w defensywie, że nie pozwoliła gospodyniom na oddanie rzutu w czasie 24 sekund. 6-2 dla Ślęzy Wrocław, cały czas wynik się nie zmienia, za nami 2,5 minuty gry. Szarni Zoll, indywidualna akcja, tak jak mówiłem, to zawodniczka o nieprzeciętnych umiejętnościach, pokazała to właśnie teraz, wkręcając w parkiet całą obronę drużyny Ostrowi, zdobywając sama punkty po indywidualnej akcji. Monika Nacz teraz z narożnika boiska trafiła za 3 punkty, 8-5 dla Ślęzy Wrocław. Teraz starały się trochę dłużej rozegrać akcję zawodniczki z Wrocławia. Agnieszka Kaczmarczyk rzuciła za 3, niestety nieudanie. Z drugiej strony już Brenna Lewis, kolejna indywidualna akcja i Ostrowia zbliża się już tylko na 1 punkt przewagi. 7-8 dla drużyny z Wrocławia. Teraz nie opłaciła się ta agresywna obrona Katarzyny Motyl. Faulowana Tania Perez, Torres i zawodniczki z Wrocławia zaczną kolejną akcję z boku. No niestety, kolejny raz nie udała się akcja obronna zawodniczek z Ostrowa. Ślęza zdobywa już 10 punkt. 4 minuty gry za nami. Ostrowia próbuje niwelować straty rzutami z dystansu. Teraz Katarzyna Motyl, nieudany rzut z narożnika i Ślęza już po drugiej stronie boiska. Szarni Zoll Norman, jeżeli nie zdobywa punktów, to asystuje. Teraz piękne podanie do rogu boiska, do tej Hiszpanki, o której też już mówiłem, Tania Perez. Torres zdobywa 3 punkty i Ślęza prowadzi już 13-7. Pierwszy czas na żądanie dla trenera Ostrowi Wadima Czyczuro. Ślęza Wrocław to, tak jak już wspominałem, aktualny mistrz Polski, obrońca tytułu. Drużyna, która w tym sezonie jeszcze nie zaznała goryczy porażki. Ma za sobą 3 spotkania w basket lidze kobiet. W pierwszym meczu wygrała na własnym parkiecie z PGE Siedlce z zespołem Teodora Mołowa 91-65. W drugiej kolejce na wyjeździe wygrała z Widzewem Łódź 67-40. I w ostatniej kolejce na własnym parkiecie wygrała z Energią Toruń 77-70. Jak Państwo sami widzą po tych wynikach, jest to drużyna, która duży nacisk kładzie na grę w defensywie. Stracone 40 punktów w całym meczu z Widzewem najlepiej o tym świadczy. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Obie drużyny wracają na parkiet po czasie, po przerwie na żądanie dla trenera Wadima Czyczuro. Katarzyna Naczk przy piłce. Rozgrywająca, która dzieli się tą rolą razem z Jordan Jones, która teraz przy piłce właśnie. Gwizdek sędziów i faul w ataku Angie Foley, która tam faulowała przy próbie zasłony. I kolejna strata niestety dla Ostrowianek. Ślęza Wrocław przy piłce. Marina Kastanek wyprowadza piłkę. Szarni Zoll Norman, zawodniczka dobrze, świetnie znana na polskich parkietach. Grała także w lidze WNBA, ale na dobre już zadomowiła się tutaj u nas nad Wisłą w Polsce. Kolejna akcja, kolejne punkty. Courtney Treffers to też taka bardzo ciekawa zawodniczka. 23-latka, reprezentantka Holandii, która w zespole z Wrocławia rozgrywa już drugi bardzo dobry sezon. Jordan Jones, kolejna piłka do narożnika. To już chyba czwarty albo trzeci rzut z narożnika boiska. Tym razem Katarzyna Motyl celnie i Ostrowia trzyma dystans z mistrzyniami Polski, przegrywając tylko 10-15.
indywidualna akcja Tani Perez Torres, to ta Hiszpanka bardzo szybka, nie nadążyła za nią Katarzyna Motyl, zmuszona była faulować. Piłka, całe szczęście dla Ostrowianek, nie wpadła do kosza i będą dwa rzuty wolne dla drużyny z Wrocławia. Zmiany w zespole Ostrowi. Na boisku pojawia się Monika Jasnowska. Pojawiła się także z numerem 9 Sandra Nowicka. Trochę obniża skład trener Wadim Czeczuro. No i to obniżenie składu nie opłaciło się, bo po niecelnym rzucie wolnym zawodniczek z Wrocławia z biurka w ataku, ale teraz przekwyciło Ostrowianki. Jordan Jones napędza kolejną akcję Ostrowi. Szukają, starają się szukać Brenny Lewis, tej najwyższej zawodniczki w barwach Ostrowi. Brenna Lewis zdobywa kolejne punkty, 12-16. Prowadzenie Ślązy Wrocław. 4 minuty do końca pierwszej kwarty. Niecelny rzut Courtney Treffers, ale kolejna zbiórka w ataku Ślązy Wrocław. Ostrowia, jeżeli myśli o nawiązaniu walki z zespołem z Wrocławia, musi niestety zbierać te piłki w obronie, tak jak teraz Monika Jasnowska. Jordan Jones napędza kolejny atak drużyny Ostrowi. Brenna Lewis za pierwszym razem się nie udało, ale zbiórka w ataku i kolejne punkty Amerykanki. Już tylko 14-16, ale Brenna Lewis niestety nie zdążyła po tej akcji w ataku do obrony i łatwe punkty Courtney Treffers. 18-14. Ślęza Wrocław prowadzi po 7 minutach gry w Ostrowie Wielkopolskim. Sandra Nowicka próbowała teraz wykorzystać zagapienie w obronie Ślęzy Wrocław. Podała do Moniki Jasnowskiej, niestety akcja się nie udała. Ale dobrze pomyślana akcja, znalazła lukę, próbowała rozwiązać jakoś tą sytuację. Sytuacja na tyle zdenerwowała trenera Andrzeja Rusina, że ten poprosił o przerwę na żądanie. Andrzej Rusin tym, że w zeszłym sezonie zdobył z drużyną z Wrocławia Mistrzostwo Polski, zdobył uznanie w środowisku koszykarskim. Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, postawił właśnie na niego, wybierając go nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener o uznanym nazwisku, trener, który pochodzi też z koszykarskiego miasta, nie z Wrocławia, ale z Dolnego Śląska, także z Polkowic. 18-14, Ślęza Wrocław prowadzi z Ostrowią w piątej kolejce Basket Ligi Kobiet. 7 minut gry za nami. Wracamy do gry. Zespół z Ostrowa w niezmienionym składzie. Sandra Nowicka, Monika Jasnowska, Jordan Jones, Brenna Lewis i Monika Naczk. Takim zestawieniem gra Ostrowia. Kolejna piłka do Brenny Lewis. I kolejna akcja i kolejne punkty z ponowienia. Brenna Lewis na chwilę obecną nie do zatrzymania pod koszem Ślęzy Wrocław. Te punkty nie będą zaliczone. Wcześniej gwizdek sędziów. Kolejna piłka z boku dla Ślęzy Wrocław. Przechwyt Jordan Jones. Pięknie rozegrany ten kontratak. To takie szkoleniowe, książkowe rozegranie. 5 szybkich podań i punkty Moniki Naczk. Remis Ostrowia po 7 minutach gry remisuje ze Ślązą Wrocław. To na razie bardzo dobry wynik.
I kolejna świetna akcja w defensywie. Sandra Nowicka próbowała przyspieszyć akcję, ale Ostrowianki zwolniły tempo, chcą rozegrać tą akcję na spokojniej. Chcą objąć pierwsze prowadzenie w meczu. Nieudany rzut Moniki Jasnowskiej, ale zbiórka w ataku Jordan Jones. Jordan Jones, drugi sezon w Ostrowi, tak zaklimatyzowała się w minionych rozgrywkach, że piękna akcja Sandra Nowicka do Brenny Lewis. 20-18, pierwsze prowadzenie Ostrowi w tym meczu. Wracając do Jordan Jones, tak się zadomowiła tutaj w Ostrowie, że włodarze ostrowskiego klubu nie wyobrażały sobie tego, żeby ten zespół istniał bez niej w kolejnych rozgrywkach. Niestety tutaj po drugiej stronie boiska kolejne punkty wrocławianek. Sandra Nowicka faulowała. Dwa punkty zaliczone, jeszcze jeden rzut wolny dla Marisy Kastanek. Nie, przepraszam, to nie Marisa Kastanek, to Karina Szybała z numerem 25. Rzut celny i Ślęza wraca na prowadzenie 21-20. Szybka ta akcja, rzut oddany chyba w 8 sekundzie akcji. Jordan Jones za 3 niecelny, ale faulowana pod koszem zawodniczka Ostrowi przy próbie zbiórki. I Ostrowia będzie kontynuować akcję. 14 sekund do końca tej akcji. Monika Jasnowska, drugi rzut tej zawodniczki za 3 punkty. Niestety drugi nieudany. Ślęza prowadzi 21-20 i konstruuje kolejną akcję. Marisa Kastanek przy piłce to taka silna zawodniczka jak na pozycję rozgrywającą. Niestety teraz nieudane podanie. Przechwyt Katarzyny Motyl, Jordan Jones i kolejne punkty ostrowianek. Z numerem 5 punktuje Mary Angie Mufola, zawodniczka, która rozgrywa się z meczu na mecz, gra coraz lepiej. Tą kolejną, ostatnią akcją potwierdziła to, że i akcje idą w górę. Teraz nie udało jej się zatrzymać Courtney Treffers, silnej także zawodniczki Ślęzy Wrocław, która była faulowana w wejściu pod kosz. Sędziowie zdecydowali, że akcja była już, że zawodniczka Ślęzy była już faulowana w dwutakcie przy rzucie, także dwa rzuty wolne. Courtney Treffers, zawodniczka reprezentacji Holandii. Zawodniczka, która ma 23 lata, mierzy 1,89 cm wzrostu. Większość swojej kariery rozgrywała we Włoszech. Drugi rzut tej zawodniczki niecelny. Zbiórka w obronie Ostrowi. I Katarzyna Motyl przy piłce rozgrywa kolejną akcję. Niestety próbując minąć zawodniczkę, faulowała w ataku. I strata drużyny Ostrowi. 31 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Ostrowia prowadzi 22-21. Sandra Nowicka świetnie teraz zagrała w obronie. Wyprzedziła Charlie Zoll Norman. Jeszcze wymusiła tutaj przewinienie. Bardzo dobry okres gry Sandry Nowickiej. To po jej wejściu na parkiet drużyna Ostrowi objęła prowadzenie. Miejmy nadzieję, że będzie utrzymywać je jak najdłużej. Zmiana w zespole Ślęzy Wrocław, z boiska zeszła Karina Szybała. W jej miejsce na parkiecie pojawiła się Zuzanna Stepowicz, 21-latka. Ambitna i bardzo zdolna młoda koszykarka Ślęzy Wrocław.
Aleksandra Nowicka przy piłce, szuka tam pod koszem Moniki Jasnowskiej, nie udaje się. Niestety zabrakło trochę tych centymetrów Sandrze Nowickiej w tej indywidualnej akcji. Ślęza idzie z kontrą w drugą stronę. Monika Jasnowska musiała faulować Tijanę Ajdukowicz, serbską podkoszową drużyny Ślęzy Wrocław. Nie miała wyjścia Monika Jasnowska. Nie mogła pozwolić na łatwe punkty, dlatego to przewinienie. Kolejne dwa rzuty wolne dla Ślęzy Wrocław. Ostrowia ma już na koncie 5 przewinień, także do końca tej kwarty, do której zostało już tylko 2 sekundy. Ale już każde kolejne przewinienie będzie karane rzutami wolnymi. Drugi rzut, także celny, Diana Ajdukowicz. Zdobywa kolejne punkty. Ślęza wraca na prowadzenie 23-22. 2 sekundy akcji. O, nie udało się zdobyć punktów. Nie udało się nawet oddać rzutu. Angie Marilyn Foley zablokowana przez Courtney Treffers. 23-22. Ślęza Wrocław prowadzi po pierwszej kwarcie meczu w Ostrowie Wielkopolskim. My widzimy się po krótkiej przerwie. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi koparkami. www.prodig.pl. Uwaga! Najnowsza kolekcja jesienno-zimowa w Galerii Styl. Oferujemy największy wybór w regionie eleganckich kurtek i płaszczy dla wymagających klientów. Przyjdź i zobacz. Galeria Styl, Ostrów Wielkopolski, Partyzancka 12. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi koparkami. www.prodig.pl. Wracamy do hali szkoły podstawowej numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj piąta kolejka basket ligi kobiet. Po pierwszej kwarcie Ślęza Wrocław, mistrzynie Polski, prowadzą z Ostrowią 23-22. A kilka kilometrów stąd, w hali gimnazjalnej, drużyna BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski rozgrywa swój drugi mecz w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. Tam po trzech kwartach zespół ze Ostrowa przegrywa na własnym parkiecie z Czarnymi Słupsk 57-58. A my wracamy szybko tutaj na parkiet hali przy szkole podstawowej numer 11. Jordan Jones przy piłce rozgrywa kolejną akcję Ostrowi. Ostrowi, która bardzo dobrze zagrała pierwszą kwartę, stąd taki, a nie inny wynik. Niestety nie udało się wrócić na prowadzenie 22-23. Ostrowia przegrywa jak na razie w starciu z mistrzyniami Polski. Szarni Zoll Norman teraz uratowała tą piłkę. Piłka za linii końcowej dla Ślęzy Wrocław. Widzą Państwo tutaj doskonale. Wrocław nie jest oddalony od Ostrowa bardzo daleko, także spora grupa kibiców z Wrocławia przyjechała tutaj do Ostrowa kibicować swojej drużynie. Zuzanna Sklepowicz, rzut z pół dystansu o tablicę, celny. Zuzanna Sklepowicz to zawodniczka pochodząca z Wrocławia, wychowanka WKK Wrocław, 21 lat, już w zeszłym sezonie pokazała, że już niebawem reprezentacja Polski będzie miała z niej spory pożytek. Kolejne punkty Renny Lewis, dobitka zbiórka w ataku. To już bodajże piąta zbiórka w ataku amerykańskiej środkowej Ostrowi. Bardzo szybkie, bardzo dobre tempo ma to spotkanie.
po punktach Brenny Lewis, kilka sekund później już kolejna akcja Ślęzy Wrocław, nieudany rzut Charlie Zolnorman, teraz Ostrowia z drugiej strony, to już takie firmowe zagranie, czyli penetracja strefy podkoszowej, odganie do narożnika boiska, niestety nieudany rzut, kontra z drugiej strony Janis Ndimba Bonstra, to zawodniczka, koleżanka z reprezentacji Holandii. Courtney Treffers zdobyła kolejne dwa punkty dla Ślęzy Wrocław, która prowadzi po dwóch minutach drugiej kwarty 27-24. Monika Jasnowska spenetrowała strefę podkoszową, oddała na pół dystans do Marianne Gimufoli, ale ta niestety z pół dystansu myli się kolejny raz i nie zmienia się wynik tego spotkania 24-27. Prowadzenie Ślęzy Wrocław. Brenna Lewis próbowała przepchnąć zawodniczkę w defensywie. Nie udało się. Kolejna strata. Marisa Kastanek przy piłce numer 23. Ślęza Wrocław. Szarni Zolnorman. Chodzi ta piłka po obwodzie w drużynie Ślęzy Wrocław. Agnieszka Kaczmarczyk postraszyła rzutem, oddała do Marisy Kastanek. Ta nie, udanie. Próbowała zdobyć punkty spod kosza, ale z biurka w ataku Janis Ndimby Bonstry i ta zawodniczka holenderka będzie rzucać dwa rzuty wolne. Janis Ndimba Bonstra to zawodniczka 20-letnia, 1,83 cm wzrostu. Silna skrzydłowa, która jak na razie nie dostaje zbyt wielu minut na parkiecie w całym sezonie. Dzisiaj trener Andrzej Rusin daje tej zawodniczce pograć już w drugiej kwarcie spotkania. Niestety kolejna strata zawodniczek Ostrowi. Katarzyna Joks schodzi z boiska po tej nieudanej akcji. Dostała ostrą reprymendę od trenera Wadima Czeczuro. A tymczasem Ślęza Wrocław rozgrywa kolejną akcję w ataku. Konstruuje spokojnie atak pozycyjny. Szarni Zolnorman wykorzystała podsłonę, weszła w strefę podkoszową, odegrała na skrzydło, ale Marisa Kastanek niecelnie rzuciła ze 3 punkty. Szarni Zolnorman. Sami Państwo widzą, ile problemów sprawia ta zawodniczka. Każda piłka w każdej akcji przechodzi właśnie przez tą amerykańską rozgrywającą, która teraz także wiele hałasu, jeżeli można tak powiedzieć, zrobiła przed chwilą w ataku swojej drużyny. Rzuciła niecelnie, ale zbiórka w ataku Ślęzy Wrocław i to drużyna z Dolnego Śląska będzie rozgrywać kolejną akcję. Marisa Kastanek. Zuzanna Sklepowicz przy piłce. Przerwana akcja. Przerwana akcja, ponieważ faulowała w ataku Monika Naczk. Ślęza Wrocław z linii końcowej. Szarni Zolnorman do Agnieszki Kaczmarczyk. A z narożnika boiska niecelnie za 3 punkty. I przy piłce Ostrowia. Jordan Jones to taki odpowiednik Szarni Zolnorman. Też każda piłka w każdej akcji przechodzi przez tą zawodniczkę. Ona konstruuje tutaj te wszystkie akcje. Razem z Moniką Naczk, która teraz tutaj trochę poniewierana na parkiecie. Faulowana była rozgrywająca Ostrowi.
to Ostrowia będzie dogrywać te akcje. 5 minut 52 sekundy do końca pierwszej połowy. 28 do 24 prowadzi Śląza Wrocław. Ostrowia już któryś mecz w tym sezonie gra bardzo dobrze na początku spotkania. Później niestety brak tych umiejętności, brak sił zazwyczaj wychodzi. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, czy ten mecz do samego końca będzie tak wyrównany jak teraz. Miejmy nadzieję, że tak. Bo jak wspomina trener Wadim Czeczuro, ta drużyna jest cały czas w budowie, ona się zgrywa. Z każdym kolejnym meczem powinno być coraz lepiej. Jordan Jones próbowała minąć wyższą, silniejszą od siebie Marisę Kastanek. Nie udało się, faulowana amerykańska rozgrywająca Ostrowi. Ostrowia do tego dzisiejszego spotkania przystąpiła osłabiona. Nie gra dzisiaj, jest na ławce, ale nie gra dzisiaj i nie wyjdzie już do końca meczu. Karolina Puls, skrzydłowa Ostrowi, skręciła na jednym z treningów kostkę. Trener Wadim Czeczuro stwierdził, że daje im dzisiaj odpocząć, ponieważ przed Ostrowią dwa bardzo ważne mecze w Siedlcach oraz z Widzewem Łódź, dlatego Karolina Puls będzie musiała być gotowa na te dwa spotkania. A teraz za trzy punkty Monika Naczk. Taki rzadko spotykany rzut za trzy punkty o tablicę, ale najważniejsze, że skuteczny, teraz jeszcze skuteczniejsza akcja w obronie i Ostrowia rozgrywa kolejną akcję w ataku. Monika Naczk przy piłce. Próbuje podsłonić Brenna Lewis. Zagrany pick and roll, ale nie do końca, bo Brenna Lewis nie dostała piłki. Z narożnika boiska za trzy rzucała Jordan Jones, ale niestety nie celny. Ostrowia, mimo że przegrywa 27 do 28, zaledwie tylko jednym punktem, to szwankuje trochę ta skuteczność rzutów z dystansu. Gdyby te 2-3 rzuty wpadły, to ten wynik mógłby być inny. Monika Naczk, tak jak już powiedziałem wcześniej, nieco poniewierana dzisiaj na tym boisku. Kolejny raz faulowana. Ostrowia będzie dogrywać 14 sekund tej akcji. Dla Ostrowi jest to już trzecie z rzędu spotkanie z potentatem basket Ligi Kobiet. Wcześniej był mecz Zartego Bydgoszcz, później wyjazd do Krakowa i spotkanie z Wisłą Kanpak, z wicemistrzyniami Polski, a dzisiaj w Ostrowie zespół mistrzyń kraju. Także naprawdę ciężki terminarz zespołu z Ostrowi. Sandra Nowicka, chwaliłem ją już za grę w pierwszej kwarcie. Teraz także bardzo dobre zagranie. Sandra Nowicka po raz kolejny wyprowadza Ostrowie na prowadzenie w tym meczu 29 do 28. Courtney Treffers, nieudana indywidualna akcja, zbiera Brenna Lewis. Indywidualna akcja Jordan Jones. Nie do zatrzymania tym razem przez Charmi Zoll Norman. Ale oj, coś tam się stało pod koszem. Łapie się za kolano Jordan Jones. Wielkie osłabienie by było, gdyby amerykańska rozgrywająca nie wróciła na parkiet, ale trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że to nic poważnego. I Ostrowia prowadzi już 31 do 28 po 15 minutach gry w tym meczu. To jak na razie zaskoczenie. Denerwuje się trener Andrzej Rusin i prosi o kolejną przerwę na żądanie. Tak jak już mówiłem wcześniej, spotkanie drużyn z dwóch zupełnie różnych biegunów. Ślęza Wrocław to drużyna, która walczy o obronę tytułu mistrzowskiego. Drużyna, która gra także w europejskich pucharach. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, jak dobrze wiemy, to dopiero jej drugi sezon na najwyższym szczeblu rozgrywek. Także zespół, który się uczy cały czas tego poważnego grania. Ślęza Wrocław to już uznana firma nie tylko na krajowym
podwórku, ale także już w europejskich pucharach. Także jeżeli możemy mówić o czymś takim, że kalkulować przegraną z takim zespołem jak Ślęza Wrocław w ogóle można, to pewnie gdzieś tam w terminarzu trener Wadim Czeczuro wiedział, że ten początek rozgrywek nie będzie należał do najłatwiejszych, bo jeszcze oprócz tej wielkiej trójki, z którą już przyszło zmierzyć się drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego, to warto także przypomnieć, że w pierwszej kolejce drużyna Ostrowi grała z AZS-em Gorzów, który także jest bardzo mocny w tym sezonie. My wracamy na boisko. Marisa Kastanek, indywidualna akcja, wykorzystała swoje warunki fizyczne, przepchnęła Monikę Nacz i zdobyła kolejne punkty po indywidualnej akcji. 31-30 cały czas prowadzi Ostrowia. Monika Jasnowska zrobiła tam takie kółeczko, cofnęła się, zrobiła krok do tyłu, rzuciła za trzy punkty niecelnie. Niestety no szwankuje dzisiaj ta skuteczność rzutów z dystansu. Szwankuje skuteczność, ale jest waleczność, jest walka. Czyli to, na co narzekał w ostatnim czasie trener Wadim Czeczuro, że jego dziewczyny oddawały te mecze, które przegrały tak bez walki, bez wiary w końcowe zwycięstwo. Dzisiaj widać od pierwszych minut, że to podejście jest nieco inne i drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, mimo że gra z silniejszym zespołem od siebie, walczy. Jak na razie przekłada się to na wynik, bo Ostrowia prowadzi 31-30. Dogrywamy 6 sekund tej akcji. Za linii końcowej Monika Naczk. Monika Naczk z narożnika musiała rzucać, bo kończył się czas 24 sekund. Nieudany rzut i szybka kontra z drugiej strony Ślęza Wrocław. Zuzanna Sklepowicz. Widać, że ona nie boi się oddawać rzutów. Widać, że ona nie boi się grać indywidualnie. Ufa jej trener Andrzej Rusin. Pokłada w niej bardzo duże nadzieje. Tym razem jednak rzut niecelny i Ostrowia gra kolejną akcję pozycyjną. Katarzyna Motyl musiała rzucać, kończył się czas, bo tak trochę bez pomysłu zagrały Ostrowianki tą akcję. Wymuszony był ten rzut, ale jesteśmy już po drugiej stronie parkietu. Ślęza Wrocław, Marisa Kastanek. Niestety kolejna trójka Jani z Limby Bustry. Silna zawodniczka, wysoka, ale jak mieliśmy okazję się przekonać, z bardzo dobrym rzutem. Monika Jasnowska, wreszcie celna trójka Moniki Jasnowskiej. 34-33, 2 minuty do końca pierwszej połowy. Ostrowia prowadzi z mistrzyniami Polski. To najważniejszy fakt jak na razie z tego spotkania. Niestety nie udało się zebrać tych piłki. No brakuje tych zbiórek na bronionej desce. Na chwilę przenosimy się na parkiet rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. 3 minuty do końca spotkania i BN Slam Stala Ostrów Wielkopolski cały czas przegrywa z Czarnymi Słupsk 67-71. Courtney Treffers dwa razy, za trzecim razem faulowana podkoszowa zawodniczka Ślęzy Wrocław i będą dwa rzuty wolne dla reprezentantki Holandii. Courtney Treffers jak na razie w 3 meczach Basket Ligi Kobiet rzuca średnio 6,7 punktów na mecz.
widzimy nieco kuleje u nich rzut z linii rzutów wolnych. Ma w całym sezonie jak na razie zaledwie 40% z linii rzutów wolnych. To bardzo niski wskaźnik jak na basket Ligę Kobiet. 34 do 34, minuta 46 sekund do zakończenia pierwszej połowy. O przerwę poprosił trener Vadim Czeczuro. Jeżeli chodzi o obecny sezon, to liderką zespołu z Wrocławia, jeżeli chodzi o punkty, jest Agnieszka Kaczmarczyk, która średnio w tych trzech spotkaniach rzuca 16 punktów na bardzo dobrej skuteczności rzutów za dwa, bo ma procent 72. To bardzo, bardzo wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o zawodniczkę podkoszową. Drugą rzucającą najwięcej punktów w zespole Ślęzy Wrocław jest Marisa Kastanek, która jak do tej pory w trzech spotkaniach rzuciła 38 punktów. To daje jej średnią blisko 13 punktów na mecz. Po drugiej stronie niekwestionowaną liderką jest Brenna Lewis, która rzuca 15 punktów w każdym spotkaniu. Zbiera także 8 piłek. Jak na debiutancki sezon w basket lidze kobiet, to naprawdę cyferki, które mogą robić wrażenie. Teraz nie zgadza się z tą decyzją sędziowską trener Vadim Czeczuro. Próbuje dyskutować tutaj z arbitrami, ale decyzji nie zmieni. Faul w ataku. Koszykarek Ostrowi. Kolejna piłka dla Ślęzy Wrocław. Tutaj indywidualnie próbowała zagrać pod koszem Tijana Ajdukovic, ta serbska podkoszowa. Niestety rzut nieudany. Przechwyt Ostrowi. Katarzyna Motyl faulowana przez Zuzannę Sklepowicz, która próbowała postawić zawodniczce Ostrowi. Nie udało się. Faul w obronie. Akcja przerwana. Akcja, którą kontynuować będzie drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Minuta 14 sekund do końca pierwszej połowy. Miejmy nadzieję, że Ostrowia utrzyma bardzo dobry wynik do końca pierwszej połowy. Jordan Jones znów chwyciła się tam za nogę, ale nic się nie stało. Zdobyła kolejne dwa punkty. Ostrowia prowadzi 36 do 34. Ślęzak kolejny raz próbowała zagrać pod kosz. Próbuje wykorzystać te warunki fizyczne. Ale Marisa Kastanek z pół dystansu. 36 do 36. Kolejny remis. 40 sekund do końca pierwszej połowy. Przy piłce Ostrowia. Brenna Lewis do Katarzyny Motyl. Jordan Jones. Dostała tutaj zasłonę. Zagrały pick and rolla z Sędzim Ufolom i ta zdobywa kolejne dwa punkty. 38 do 36. 20 sekund do końca tego meczu. Ostrowia prowadzi z mistrzyniami Polski. To naprawdę bardzo dobre pierwsze 20 minut w wykonaniu Ostrowi. I zagranie, które już znamy z tego spotkania. Penetracja pod kosz, odegranie na skrzydło. Niestety nieudany rzut. Ostrowia prowadzi 38 do 36 po pierwszych 20 minutach tego spotkania. My do hali przy ulicy, do hali szkoły podstawowej numer 11. Wrócimy po krótkiej przerwie. Najważniejsza informacja, przypomnę jeszcze raz, Ostrowia prowadzi z mistrzyniami Polski 38 do 36.
Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi koparkami. www.prodig.pl. Nie były to mieszkania, to mogę wyraźnie podkreślić, o wysokim standardzie. To były mieszkania, można powiedzieć, o charakterze socjalnym. No to papiery, nie mamy dokumenty, dowodu nie mam. No nie wiem, nie mam talerza, nie mam łyżki, garnka. Stan techniczny obiektu na pewno nie zagrażał bezpieczeństwu. Zgłaszaliśmy nieraz do gminy, że jest instalacja nie taka, że potrzebny dach do zrobienia, że muszą być okna do wymiany. Oczywiście nie. Najważniejsze było przystosowanie się do tego życia. Bojaźń białej laski, wstyd tej białej laski. To była katastrofa. Wyjść na ulicę. Idziemy zobaczyć, czy są kaczuszki. Po prostu, no, nie można powiedzieć, że on będzie żył 20, 30, 40 lat. Korzystamy z każdej chwili na maksa dosłownie, ile się da. Kapturka. We'll be right back.
nie możesz znaleźć dla siebie miejsca? W Jarocinie rozpoczyna się budowa 400 mieszkań w systemie czynszowym. Jeśli nie stać cię na zakup mieszkania, zgłoś się do nas. Wystarczy, że wypełnisz ankietę i wpłacisz kaucję, a możesz spełnić marzenie o swoich czterech kątach. Osiedla znajdują się w znakomitej lokalizacji. Niska, nowoczesna zabudowa, mieszkania wykończone pod klucz, bardzo niski czynsz. Jarocin to idealne miejsce do życia. Bezrobocie wynosi tu tylko 6,3%. Miasto oferuje mnóstwo wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Posiada znakomitą bazę rekreacyjno-sportową. Jarocin dynamicznie się rozwija i rozbudowuje. Jarocin to doskonałe miejsce, aby tu żyć, mieszkać i pracować. Szczegóły na www.jarocinbuduje.pl. Ostrów Wielkopolski. Inwestycje i rozwój. Atrakcyjne tereny inwestycyjne. Wspieranie początkującego biznesu. Gabinety stomatologiczne w szkołach. Zakup specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów. Centrum konferencyjne na Piaskach. Lata 2017-2018 to 200 milionów złotych na inwestycje w naszym mieście. Tak zmieniamy Ostrów dla Ciebie. Tylko teraz promocja na materace w firmie Doktur. Rabaty do minus 50% na wybrane modele. Materace wysokoelastyczne, lateksowe, kieszeniowe w dobrej cenie. Przyjedź i zapoznaj się z największą ofertą materacy w Świecy koło Odolanowa. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą firmy Meble Doktur. Nowe kolekcje do zobaczenia w siedzibie firmy oraz w salonach firmowych. Liftmaster to produkty najwyższej jakości światowego producenta Chamberlain. Zapraszamy instalatorów oraz osoby indywidualne. Na wszystkie produkty atrakcyjne ceny. Firma Burkhardt zaprasza do salonu firmowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Odolanowskiej 61 na wyprzedaż rowerów z ekspozycji. Kolekcja 2017. Rabaty nawet do 30%. Zapraszamy. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi kopargami. www.prodig.pl. do 36. Ostrowia prowadzi po pierwszej połowie z mistrzyniami Polski, z Wrocławia, ze Ślęzą. 38-36, tak jak mówiłem, bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu ostrowianek, a zwłaszcza Brenny Lewis. To już mówiłem też wcześniej. To jest liderka tej drużyny. Ona także wyrasta na liderkę całych rozgrywek w pierwszej połowie. Amerykańska środkowa Ostrowi zdobyła 14 punktów. Zanotowała także 8 zbiórek. W drużynie Ślęzy Wrocław bardzo dobrą pierwszą połowę miała
Hiszpańska rozgrywająca Tania Perez Torres, która zdobyła 8 punktów. To tak krótkie podsumowanie tej pierwszej połowy. My zaczynamy już drugie 20 minut. Miejmy nadzieję, że równie udane i równie emocjonujące to pierwsze 20 minut. Od udanej akcji Courtney Treffers rozpoczynamy trzecią kwartę. 38-38 remis na początku trzeciej kwarty. Dla tych wszystkich, którzy interesują się męską koszykówką, zakończyło się spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. BM Slam Style Ostrów Wielkopolski wygrała z Czarnymi Słupsk 76-74. Miejmy nadzieję, że dla ostrowskiej koszykówki równie pozytywnie zakończy się to spotkanie. Jak na razie ostrowianki są na dobrej drodze. Kolejny przechwyt w obronie i budowanie pozycyjnego ataku w wykonaniu Ostrowi. Courtney Treffers teraz faulowała tutaj przy zasłonie Brenny Lewis. Trener Arkadiusz Rusin. Arkadiusz Rusin, tutaj też małe sprostowanie. Wcześniej mówiłem Andrzej Rusin. Przy okazji pozdrawiamy Paulinę Misiek. Arkadiusz Rusin długo nie schodził do szatni tutaj w przerwie tego meczu. Analizował pierwszą połowę ze swoimi asystentami. Zszedł dopiero po jakichś 5 minutach. Pewnie miał sporo do powiedzenia swoim zawodniczkom, które no jak na razie nie grają dobrze, bo teraz kolejna nieudana akcja w obronie. Monika Naczk ugrała defensywę drużyny Ślązy Wrocław, zdobyła 2 punkty, jeszcze jeden rzut wolny. Ostrowia ma szansę wyjść na 3-punktowe prowadzenie. Niestety nie udało się, 40-38 prowadzi Ostrowia i kolejny atak Ślązy Wrocław. Bardzo dobrze w obronie zagrała teraz Brenna Lewis, wykorzystała ten swój olbrzymi zasiąg ramion. Kolejny przechwyt Ostrowi. Ostrowi, która w całej pierwszej połowie miała 7 przechwytów. Teraz to jest 8. Brenna Lewis, niestety tym razem nie udana akcja, ale przechwyt Katarzyny Motyl na współkę z Jordan Jones, która odgrywa na skrzydło do tej, która przechwytywała piłkę, Katarzyny Motyl, która trafia za 3 punkty. Tania Perez Torres w pierwszej połowie 8 punktów rzuciła. Dobrze się czuje tutaj w hali w Ostrowie Wielkopolskim. Potwierdziła to także teraz w tej akcji. Spenetrowała strefę podkoszową. Chciała zdobyć punkty po indywidualnej akcji, ale faulowana. Staje na linii rzutów wolnych. Hiszpanka szczebel po szczeblu grała w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju. Bardzo utalentowana zawodniczka. 26 lat. 1,83 cm wzrostu. Wykorzystała 2 rzuty wolne. Indywidualna akcja Angie Mufoli, która zdobywa 3 punkty. Ja mówiłem o tym już wcześniej, że w pierwszej połowie ostrowianki zagrały na bardzo kiepskiej skuteczności, jeżeli chodzi o rzuty za 3. Teraz poprawił ten element gry i prowadzą 45-40. To najwyższe prowadzenie w tym meczu ostrowianek. Ale kolejne punkty. Kolejne punkty Agnieszki Kaczmarczyk. Kolejne punkty dla Ślęzy, ale to pierwsze punkty tej punktowej liderki drużyny z Wrocławia. Charlie Zoll-Norman, strata Jordan Jones, przechwyciła piłkę i kolejny szybki atak napędzany przez ostrowianki.
Dobrze czują się dzisiaj zawodniczki Wadima Czeczuro na boisku. Napędzają te kontrataki, z którymi nie radzą sobie wrocławianki. Są zmuszone faulować, są zmuszone przerywać te szybkie akcje drużyny ze Ostrowa Wielkopolskiego. Mieliśmy przykład właśnie przed chwilą takiego rozwiązania gry. Chyba spokojnie można powiedzieć, że te pierwsze 20 minut dla Ostrowi to chyba najlepsze 20 minut w tym sezonie. Bardzo dobra gra, prowadzenie z mistrzyniami Polski. Oby tak dalej. Niestety Jordan Jones chciała zdobyć kolejne punkty, mijając defensywę drużyny Śląska Wrocław. Niestety wyleciała i wypadła jej piłka z rąk. Strata. Kolejną akcję rozgrywać będą koszykarki Śląska Wrocław. Swojej drużynie próbują pomóc, próbują ponieść swoją ekipę kibice z Wrocławia, którzy licznie stawili się tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. Marisa Kastanek, tutaj firmowe zagranie, które już pokazywała w pierwszej połowie, rzut po koźle, po nabiegnięciu, rzut z pół dystansu, kolejny celny. 45 do 44 nadal prowadzi Ostrowia. Aj, Brenna Lewis, kapitalnie kolejna zbiórka, to już będzie jej 9 zbiórka i 16 punkt. Nie radzą sobie z środkową Ostrowi podopieczne Arkadiusza Rusina. Dominuje pod koszem Brenna Lewis, kolejna zbiórka, tym razem w defensywie. Rozegrały się zawodniczki Ostrowi. Niecelny rzut Mufoli. Kolejną akcję napędza Śląska Wrocław. I Marisa Kastanek. To co powiedziałem, w tym elemencie gry czuje się najlepiej. Kozioł, minięcie, rzut po nabiegnięciu, rzut z pół dystansu, rzut celny. Ślęza cały czas goni. 47 do 46. Prowadzenie Ostrowi. Wynik nie ulega zmianie, bo Jordan Jones nie trafia tego rzutu z dystansu. Tania Perez Torres spróbowała poprawić swój wynik strzelecki. Niestety niecelny rzut z dystansu. Wynik się nie zmienia. 47 do 46. Prowadzenie Ostrowi. Taki sytuacyjny rzut. Monika Naczk musiała rzucać z dystansu, kończył się czas na rozegranie akcji. Niestety nie udało się skończyć punktami tej akcji. Zdenerwowany trener Wadim Czeczuro poprosił o przerwę na żądanie. 47 do 46 po 6 minutach gry w trzeciej kwarcie. Ostrowia jak na razie bardzo dobrze radzi sobie w tym meczu. Ostrowia, która ma bilans po 4 kolejkach, 1 wygrany mecz i 3 porażki. Mecz wygrany w Sosnowcu, ale później kolejne 2 nieudane spotkania. Przegrana w ostatniej kolejce 56 do 77 z wicemistrzyniami Polski, z Wisłą Kanpak Kraków. Jeszcze wcześniej kompletnie nieudane spotkanie
tutaj we własnej hali Zartego Bydgoszcz. A teraz mistrz niepolski na rozkładzie i 47-46 prowadzenie Ostrowik. To naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie dla koszykarek ze Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj kibice w Ostrowie Wielkopolskim mają nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z poprzednich spotkań, kiedy z każdą kolejną kwartą drużyna prowadzona przez trenera Wadima Czeczuro słabła. Jak na razie ten scenariusz się nie sprawdza. Ostrowia cały czas prowadzi. Piękna akcja serbskiej skrzydłowej drużyny Ślęzy Wrocław. Jany Ajdukowicz. Ale teraz Ostrowia w ataku. Jordan Jones. Wzięła pod pachę tą piłkę. Zrobiła dwutak, rzuciła do kosza, trafiła, została jeszcze faulowana przy tej akcji. Zdobyła dwa punkty, będzie miała okazję na dodatkowy punkt po tym przewinieniu. Niecelny rzut wolny Jordan Jones. Szkoda tych małych, pojedynczych punkcików może później brakować w końcowym rozrachunku. Teraz na boisku z numerem 24 Sonia Urskim. Dziewczyna o egzotycznej urodzie, ale to o tym za chwilę. Bo Jordan Jones, kolejna akcja amerykańskiej rozgrywającej Ostrowi. Pojawiła się tam w pomocy Brenna Lewis. Niestety nieudany rzut Amerykanki. I Zuzanna Sklepowicz już przechodzi z szybkim kontratakiem na drugą część parkietu. Zaskoczona Marisa Kastanek. Była przekonana, że jej koleżanka Tijana Ajdukowicz nie złapała tej piłki, ponieważ była faulowana. Inna decyzja arbitrów tego spotkania i piłka dla Ostrowi. Sonia Urs-Kim, to nowa twarz w drużynie Arkadiusza Rusina. Dziewczyna o egzotycznej urodzie, ma obywatelstwo rumuńsko-południowo-koreańskie. Jak na razie nie miała zbyt wielu okazji, żeby pokazać swoje umiejętności w basketlidze kobiet. Właśnie ta dziewczyna z numerem 24 faulowała teraz Katarzynę Motyl. To piąte przewinienie drużyny Ślęzy Wrocław w tej kwarcie, także każde kolejne przewinienie będzie skutkowało rzutami wolnymi. Myli się Katarzyna Motyl. Poprawiła się, jeden celny rzut wolny. Ostrowia prowadzi 50-48, 2,5 minuty do końca trzeciej kwarty. Marisa Kastanek. Ajdukowicz tyłem do kosza. Faulowała Monika Jasnowska. Silniejszą fizycznie od siebie zawodniczkę. Janis Ndiba. 6 punktów w pierwszej połowie. Bardzo dobre spotkanie tej koszykarki. Zuzanna Sklepowicz za linii 6,75 niecelnie. Próbowała poprawić Ajdukowicz. Niestety także niecelnie. Nie idzie dzisiaj ten atak tak jak chciałyby koszykarki Ślęzy Wrocław. Stąd taki, a nie inny wynik. Ostrowia prowadzi, cały czas prowadzi 50-48. Minuta 54 do końca meczu. Może się powtórzę, ale tak jak już wspominałem wcześniej, Ślęza
rozegrała 3 spotkania ligowe i 3 spotkania wygrała. To na razie duże zaskoczenie, że przegrywa tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. Szlęza wygrała także jedno pierwsze spotkanie już w rozgrywkach Eurocup. Wygrała na własnym parkiecie z drużyną z Gdyni. Takie krajowe derby w pierwszej kolejce Eurocup. Także jak sami Państwo widzą, Szlęza Wrocław nie zaznała goryczy porażki jeszcze w tym sezonie. To byłoby wielkie zaskoczenie, jeżeli Ostrowia dograłaby ten mecz do końca, zwyciężyła ten mecz. A jak na razie jest na najlepszej drodze, żeby tak się właśnie stało. 2 celne rzuty wolne Katarzyny Motyl, która poprawia swój dorobek punktowy. Ostrowia prowadzi 52-48. 45-40 to jak na razie najwyższe prowadzenie Ostrowi z początku trzeciej kwarty. Zuzanna Sklepowicz. Walka w parterze o piłkę. Piłka dla Ostrowi. Sytuacja rzutu sędziowskiego, ale strzałka wskazuje na połowę Ostrowianek, dlatego piłka dla podopiecznych Wadima Czyczuro. Walczą, dzisiaj walczą dziewczyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Trener Wadim Czyczuro już wcześniej o to, bo o nic innego nie miał pretensji do swoich dziewczyn, ale chodziło o to, żeby te dziewczyny walczyły, żeby pokazały charakter i dzisiaj ten charakter pokazują. 52-48. Ten wynik najlepiej świadczy o tym, że mają dzisiaj charakter podopieczne Wadima Czyczuro. Takie straty nie mogą się przydarzyć drużynie, która myśli o zwycięstwie. Kompletnie nieudane, złe podanie Katarzyny Motyl i strata przy piłce drużyna Ślęzy Wrocław. Ajdukowicz, serbska skrzydłowa Ślęzy, nie może się wstrzelić dzisiaj w tym spotkaniu. Kolejny niecelny rzut tej zawodniczki. I faul w ataku Ajdukowicz. Nieudane spotkanie serbskiej zawodniczki. Faul w ataku przy zasłonie. Piłka dla Ostrowi, która prowadzi 4 punktami. 43 sekundy do końca trzeciej kwarty. Ostrowia powinna prowadzić po zakończeniu tej części meczu. Sandra Nowicka wyprowadza piłkę z boku. Katarzyna Naczk. Naprzeciwko niej Zuzanna Sklepowicz. Dwie młode zawodniczki, jakże ambitne. Nieudana była ta akcja Moniki Naczk. Tak na siłę próbowała penetrować strefę podkoszową. Nie udało się. Zabrakło tych centymetrów pod koszem. 29 sekund do końca trzeciej kwarty. Czarni Zol Norman przy piłce. Ślęza, przypomnę, przegrywa. Jak na razie 48-52 w Ostrowie Wielkopolskim. Faulowana pod koszem Janis Ndiba. I 2 rzuty wolne na 13 sekund przed zakończeniem trzeciej kwarty. Arkadiusz Rusin chodzi nerwowo wzdłuż ławki swoich zawodniczek. Ten mecz jak na razie nie układa się po jego myśli. Ale teraz Janis Ndiba rzuciła celnie. Drugi rzut wolny także celny i Ślęza zmniejsza prowadzenie do 2 punktów. 52-50. Na siłę kolejny raz zagrała teraz Monika Naczk. Nie miała jednak pomocy ze strony swoich koleżanek. Końcowy gwizdek
Gwizdek kończący trzecią kwartę tego meczu. Ostrowia prowadzi 52 do 50 ze Szalenzą Wrocław, a my na ostatnie 10 minut tego meczu wracamy już za chwilę. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi kopargami. www.prodig.pl. Ostrów Wielkopolski. Inwestycje i rozwój. ITS, inteligentny system transportowy. Hala widowiskowo-sportowa. Lodowisko. Ostrowski przyjazny program mieszkaniowy Mieszkania dla młodych. Drogi, ścieżki rowerowe, chodniki. Lata 2017-2018 to 200 milionów złotych na inwestycje w naszym mieście. Tak zmieniamy Ostrów dla Ciebie. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi kopargami. www.prodig.pl. Jesteśmy znów w hali przy szkole podstawowej numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Wracamy na ostatnie 10 minut meczu piątej kolejki Basket Ligi Kobiet. Ostrowia Ostrów podejmuje Szlęzę Wrocław. Mistrzynie Polski jak na razie przegrywają w Ostrowie 50 do 52. Brenna Lewis, 16 punktów jak do tej pory, jest najskuteczniejszą zawodniczką w tym meczu. 14 oczek zdobyła już w pierwszej połowie. W drugiej zaledwie 2 punkty. Widać, że trener Arkadiusz Rusin uczulał swoje zawodniczki, żeby ograniczyć poczynania tej amerykańskiej środkowej, która teraz fauluje. Janis Diba kolejny raz stanie na linii rzutów wolnych. Rzutów wolnych, które bardzo dobrze wykonuje jak na razie w tym meczu. Szlęza Wrocław ma szansę teraz dojść rywalki, bo przegrywa jak na razie 50 do 52. Chyba przedwcześnie pochwaliłem Janis Dibę, bo myli się teraz na linii rzutów wolnych. Pierwszy rzut niecelny. Drugi skuteczny, ale Ostrowia wciąż prowadzi 52 do 51. Teraz zmiana. Ucierpiała chyba w tym starciu z Ndibą Brenna Lewis. Poprosiła o zmianę. W jej miejsce Monika Jasnowska z numerem 15. I Jordan Jones. Ten generał Ostrowi. Dziewczyna, która konstruuje każdą akcję biało-czerwonych. Odegrała do Jasnowskiej, która weszła przed chwilą na parkiet. Ta niestety niecelnie z linii 6.75. Charlie Zoll Norman przy piłce z drugiej strony parkietu. Hartney Treffer, strata. Jordan Jones napędza. 1-1 pojedynek z Charlie Zoll. Lepsza Amerykanka po stronie Szlęzy Wrocław. Wybroniła tę akcję. Teraz ze złości klepnęła dłonią w dłoń Jordan Jones. Bo wie, że w tej ostatniej kwarcie każda akcja będzie na wagę złota. Janis Ndiba świetnie, świetnie rozgrywa spotkanie ta zawodniczka dzisiaj. Ślęza powraca na prowadzenie 53 do 52. 8,5 minuty do końca meczu. Jasnowska nie boi się dzisiaj rzucać.
Ma na swoim koncie jak na razie tylko jeden celny rzut za 3 punkty. Tym razem jednak oddała dalej. Kolejna strata Ostrowi. Szkolne błędy niestety. Zdenerwowany trener Wadim Czeczuro prosi o kolejny czas dla swojej drużyny. Jak na razie na parkiecie nie oglądaliśmy dzisiaj jeszcze Klaudii Sosnowskiej. Zawodniczka, która w zeszłym sezonie broniła barw właśnie Ostrowi. Pod koniec sezonu została jednak oddana do Energii Toruń. Tam dokończyła sezon. Przed nowym podpisała kontrakt z mistrzyniami Polski, ale jak na razie nie zyskała zaufania w oczach trenera Arkadiusza Rusina, bo mało minut spędza na parkiecie. Dzisiaj jak na razie nie miała okazji zaprezentować się publiczności, którą bardzo dobrze zna z minionego sezonu. Krótka odprawa trenera Czeczuro. Zawodniczko Ostrowi są już z powrotem na parkiecie. Czekają na swoje rywalki. Trener Rusin miał więcej do powiedzenia swoim koszykarkom. Szarni Zol Norman. Niestrudzona na parkiecie. Amerykańska rozgrywająca. To od niej będzie pewnie bardzo, ale to bardzo dużo zależeć w tych ostatnich sekundach. Agnieszka Kaczmarczyk. Indywidualna akcja. Ona do tej pory ma tylko 2 punkty, a to przypomnę najlepsza zawodniczka, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe po stronie Ślęzy Wrocław. Teraz Sonia Ursukim wybijała piłkę. Akcję dogrywać będą koszykarki Ostrowi. Sprytne zagranie Jordan Jones. Odbiła piłkę o plecy rywalki. Podała do Katarzyny Motyl. Ta zdobyła punkty i Ostrowia wraca na prowadzenie. 54-53. 7,5 minuty do końca tego meczu. Ostrowia gra kapitalnie. Ostrowia gra świetnie z mistrzyniami Polski. I teraz Sonia Ursukim fauluje w ataku. Trener Arkadiusz Rusin załamany. Nie zgadza się z tą decyzją sędziów. Ale jak doskonale wiemy, z arbitrami raczej nie ma sensu dyskutować, bo bardzo rzadko zmieniają swoje decyzje. A tu bardzo ważna piłka dla Ostrowi. Wybroniona piłka. 54-53. Ostrowia cały czas prowadzi, jest bardzo blisko sprawienia sensacji w piątej kolejce Basket Ligi Kobiet. Koszykarki Ślęzy jak na razie nie mają sposobu na to, żeby rozpracować swoje rywalki ze Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz kryją na całym. Może to jest ten sposób trenera Rusina na to, żeby podmęczyć zespół z Ostrowa. Trener Arkadiusz Rusin ma jakieś pretensje tutaj do sędziów stolikowych. Ale gramy dalej. Piłkę wznawia Monika Jasnowska do Moniki Naczk, która na pół tutaj konstruuje tę akcję Ostrowi razem z Jordan Jones. Na zmianę rozgrywają te piłki. Katarzyna Motyl na wprost kosza. Świetnie podała do Mufoli teraz i ta faulowana zdobywa kolejne 2 punkty. Świetnie grają koszykarki Ostrowi, świetnie. Zwłaszcza w tej drugiej połowie nie forsują tego ataku, grają mądrze, długo. To przynosi efekt, bo biało-czerwone prowadzą 56-53. Niespodzianka, sensacja wisi w powietrzu, ale jeszcze do końca tego meczu 7 minut. Może tutaj się bardzo wiele wydarzyć. Celny rzut wolny. Tego brakowało wcześniej.
A im bliżej końcówki, końca tego meczu, te rzuty będą bardzo istotne. 57 do 53. Ostrowia prowadzi 4 punktami ze Ślązą Wrocław. Kaczmarczyk, już mówiłem, 2 punkty na swoim koncie ma jak na razie. Średnio zdobywa 16 w całym sezonie. Courtney Treffers przepchnęła się tam, wcisnęła gdzieś tą piłkę do kosza. Walczą, walczą wrocławianki. One na pewno do ostatnich sekund będą tutaj grać o zwycięstwo w tym meczu. Monika Naczk. Jordan Jones. Nie złapała mu fala tej piłki. Wrocławianki chcą jak najszybciej doprowadzić do wyrównania tego meczu, ale kolejny faul w ataku. Świetnie, świetnie w obronie teraz zagrała Monika Jasnowska przeciwko Courtney Treffers. Nie idzie dzisiaj ten mecz Monice Jasnowskiej w ataku, ale przydaje się w obronie. Bardzo dobra defensywa teraz skrzydłowej Ostrowi, która wyprowadza piłkę z boku boiska. Krzyknęła jeszcze tam do Moniki Naczk. Ufola przy piłce, Monika Naczk. Jordan Jones już dzisiaj pokazała kilka razy świetną penetrację strefy podkoszowej. Tym razem oddała na obwód do Katarzyny Motyl, która niecelnie rzuciła z dystansu. Charlize Norman. Charlize Norman, ona jest w tym zespole właśnie po to, żeby w takich końcówkach brała ciężar gry na siebie. Niestety nie trafiła. Niestety Tania Perez Torres rzuciła za 2 punkty. Była przy tym jeszcze faulowana. Bardzo się cieszyła po tej skutecznej akcji. Chciała zmotywować swoje koszykarki, swoje zawodniczki, swoje koleżanki z zespołu, bo po tym rzucie właśnie Hiszpanki Ślęza wraca na prowadzenie 58 do 57. 5,5 minuty do końca tego spotkania. Monika Naczk niestrudzona rozgrywa kolejną akcję Ostrowi. Mufola chciała rzucić za 3, ale się nie zdecydowała, zrobiła kozioł, podeszła bliżej strefy podkoszowej, rzuciła i trafiła. 59 do 58. Teraz pewnie to prowadzenie będzie zmieniać się co chwilę. Courtney Treffers z pół dystansu, niecelnie. Jordan Jones nie chce forsować tego ataku, chce grać długo. Wie, że to jest bardzo dobry mecz jej, jak i całej drużyny, że jest tutaj szansa na zwycięstwo. Niestety zmęczona już Brenna Lewis nie złapała tej piłki. Szybki kontratak, Treffers sam na sam skoczem zdobywa 2 punkty. Ślęza znów na prowadzeniu, 60 do 59. 4,5 minuty do końca tego meczu. Meczu 5. kolejki Basket Ligi Kobiet. Katarzyna Motyl. Brenna Lewis faulowana. Faulowana przez Courtney Treffers. Drużyna z Wrocławia ma 3 przewinienia jak na razie w tej kwarcie. Przepraszam, to jest 4. Każde następne będzie skutkowało rzutami wolnymi. Ale jak na razie przy piłce Ostrowia, a dokładnie Jordan Jones. Już za chwilę. 14 sekund. Ostrowia będzie wygrywać teraz tę akcję. Dobra zasłona Mufoli. Oddała do Jones. Ta po koźle rzuca z pół dystansu niecelnie. Mufola zebrała. Poprawiły grę na deskach Ostrowianki. To był mankament w pierwszej kwarcie. Sandra Nowicka niestety z narożnika próbowała gdzieś tam spod kosza rzucić punkty, ale straciła piłkę. Marisa Kastanek w kontrze za 3. Celnie. Szał radości w
sektorze zajmowanym przez kibiców Ślęzy Wrocław, bo Ślęza prowadzi 62-59. Wściekły trener Wadim Czeczuro prosi o czas. Teraz właśnie w tych ostatnich minutach pokazują klasę zawodniczki Ślęzy. Nie mylą się w tych kluczowych minutach, w tych kluczowych rzutach. Marisa Kastanek rzuciła za 3 punkty w kontrze. Nie bała się tego. Nie chciała grać dłużej. Chciała jak najszybciej wyprowadzić swój zespół na jeszcze wyższe prowadzenie. Ostatni raz Ślęza prowadziła 4 punktami w pierwszej kwarcie. Teraz wraca na 4-punktowe prowadzenie. Na niespełna 4 minuty przed końcem tego meczu. 63-59. Marisa Kastanek, zawodniczka, która jest we Wrocławiu kolejny sezon od 2015 roku. Wcześniej grała w takich ligach jak Puerto Rico, grała także w Czechach. Zawodniczka, która ma 27 lat, koszykarka bardzo doświadczona i teraz to doświadczenie pokazała w ostatniej akcji. Poza grą w ataku ma dzisiaj bardzo trudne zadanie, bo cały mecz kryje Jordan Jones indywidualnie. Katarzyna Motyl przy piłce. Ostrowia w ataku. I właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Jordan Jones, trudny rywal do przypilnowania. Ale nie Marisa Kastanek, tylko Agnieszka Kaczmarczyk faulowała tym razem. 2 rzuty wolne, bo Ślęza ma już 5 przewinień. Jordan Jones nie myli się. 60. punkt Ostrowi. 63 punkty rywalek. I drugi rzut wolny przed amerykańską rozgrywającą Ostrowi. Nie myli się tym razem Jordan Jones na linii rzutów wolnych i Charlie Zoll Norman. Ślęza Wrocław w ataku. Jordan Jones przechwyciła sprytnie. Wyrwała piłkę do narożnika. Niestety niecelny rzut Katarzyny Moniki Naczk. Wściekła na siebie rozgrywająca Ostrowi. Agnieszka Kaczmarczyk. Charlie Zoll Norman. To te dwie liderki, którym ten mecz no, nie do końca wychodzi dzisiaj. Dlatego też taki wynik. Bo Ślęza była tutaj murowanym faworytem do pewnych punktów. Ale Marisa Kastanek nie zawodzi w tych kluczowych momentach. Druga celna trójka amerykańskiej skrzydłowej. 66-61 prowadzi Ślęza Wrocław. 2,5 minuty do końca spotkania. Jordan Jones tam na zasłonach próbuje penetrować strefę podkoszową. Odegrała na obwód Katarzyna Motyl, się nie myli. Szkoda, szkoda. Jeszcze została uderzona w twarz Tania Torres Perez przez Katarzynę Motyl. Ale wszystko przypadkowo. Oj, zakręciło się w głowie Hiszpance. Chyba położona na parkiet. Złożona przez Katarzynę Motyl, która teraz tam przeprasza swoją rywalkę. Oczywiście był to niechcący ruch skrzydłowej Ostrowi. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku z hiszpańską zawodniczką Ślęzy Wrocław, która sporo krwi napsuła dzisiaj Ostrowianką w tym meczu. Gramy dalej. Jordan Jones. Tak, Katarzyna Motyl wreszcie za 3 punkty. Zadowolona z siebie. 64-66. Trener Arkadiusz Rusin prosi o przerwę. Katarzyna Motyl średnio w tym sezonie rzuca
blisko 6 punktów w każdym meczu. Za 3 punkty rzuca ze skutecznością 27%. Nie jest to najwyższy wskaźnik, ale ostatnia trójka celna. Bardzo ważna trójka, bo Ostrowia cały czas jest w grze o zwycięstwo. O wygraną z mistrzyniami Polski z Wrocławia. Na parkiecie cały czas jest udzielana pomoc hiszpańskiej skrzydłowej Ślęzy Wrocław. Widzą Państwo to teraz. Po reakcjach możemy stwierdzić, że bardzo cierpi zawodniczka z numerem 13, Tania Perez Torres, hiszpańska skrzydłowa. My wracamy do gry. Zuzanna Sklepowicz wyprowadza piłkę, podaje do Szarni. Zol Norman. Ślęza konstruuje kolejny atak. Agnieszka Kaczmarczyk. Indywidualna akcja. Trafia 2 punkty. Jeszcze była faulowana przy tej akcji. Wychodzi teraz doświadczenie wrocławskiej drużyny. Doświadczenie. Ostrowia prowadziła przez blisko 35 minut tego meczu. Prowadziła czy to 2, czy to 5 punktami. Ale końcówka, ostatnie minuty należą do wrocławianek. 68-64. Jeszcze jeden rzut wolny dla Agnieszki Kaczmarczyk. 2 minuty do końca tego meczu. Tu jeszcze może się bardzo wiele wydarzyć. Niecelny rzut skrzydłowej, ale Marisa Kastanek to jest ta zawodniczka, która w końcówce robi różnicę. Zebrała piłkę w ataku. Szarni Zol Norman odgrywa do Kastanek, a ta trzeci raz trafia za 3 punkty w ostatniej kwarcie. Marisa Kastanek, katem ostrowskiej drużyny. Takie szpilki wbijała, rzucając te rzuty z dystansu. 71-64 prowadzi Ostrowia. Minuta 41 sekund do końca meczu. Wkurzony, zdenerwowany tam Arkadiusz Orusi na Zuzannę Sklepowicz. Ostra reakcja trenera Ślęzy Wrocław. Zawodniczkę, która faulowała, Jordan Jones. Amerykanka na linii rzutów wolnych. Pierwszy rzut celny. 65-71. Przed Jordan Jones. Jeszcze jeden rzut. Niestety niecelny. Tak jak mówiłem, te niecelne rzuty wolne to może być ten języczek uwagi w samej końcówce meczu. Monika Naczk faulowała teraz, broniąc przeciwko Szarni Zol Norman. To czwarte przewinienie Moniki i czwarte przewinienie Ostrowi. Marisa Kastanek. Szarni Zol Norman. I łatwe punkty rozgrywającej Ślęzy Wrocław. Punktują zawodniczki Ślęzy Wrocław, którym nie układał się cały ten mecz od samego początku. Ale prowadzą teraz 73-65. Minuta do końca meczu. Mufola jeszcze traci piłkę. Już się nic nie wydarzy, niestety, dla drużyny Ostrowi. Ślęza wygra czwarte spotkanie w lidze. Czwarte wygrane z rzędu spotkanie w basket lidze kobiet Ślęzy Wrocław. Za chwilę, za 46 sekund stanie się faktem. Szarni Zol Norman trafia kolejne punkty. Jest już 10 punktów przewagi. 75-65. Jordan Jones próbuje ratować jeszcze sytuację. Niestety niecelny rzut Amerykanki. Marisa Kastanek faulowana w tej akcji podkoszowej. Uśmiechnięta już zawodniczka Ślęzy. Będzie rzucać 2 rzuty wolne.
pewnością powiększy jeszcze przewagę swojego zespołu. Bo nie ma w zwyczaju mylić się na linii rzutów wolnych. Wytarła jeszcze ręce w parkiet. Spucone dłonie po blisko 40 minutach gry. Celny pierwszy rzut wolny. Drugi także. Ślęza prowadzi 77 do 65. Posypała się kompletnie w ostatnich 3-4 minutach ta gra Ostrowi, która prowadziła przez 35-36 minut tego meczu z mocnym rywalem. Teraz kolejny błąd Moniki Naczk. To już chyba wynika ze zmęczenia. Marisa Kastanek już nie rzuca za 3 punkty, mimo że trafiła w tej kwarcie trzykrotnie zza linii 6-75. Refers, nie? Myślałem, bardzo podobne te zawodniczki, ale to Janis Ndiba ustala wynik tego meczu na 79 do 65. Ten wynik nie odzwierciedla tego, co tutaj się działo w hali przy szkole podstawowej numer 11. Ostatecznie Ostrowia przegrywa 65 do 79, mimo że przez 36 minut tego spotkania prowadziła z mocnym rywalem z Wrocławia, z drużyną, która będzie bronić z pewnością w tym roku do ostatniego meczu tytułu mistrzowskiego. Ostrowia przegrywa czwarte spotkanie w tym sezonie. Ślęza wygrywa czwarty mecz z rzędu i z pewnością będzie na czele ligowej tabeli basket Ligi Kobiet. To tyle z hali przy szkole podstawowej numer 11. Zapraszamy na kolejne mecze w wykonaniu Ostrowi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Marcin Gebel. Sportowe emocje zapewnia Prodig. Przeciski pod drogami, przewierty sterowane, usługi koparkami. www.prodig.pl